Hamisz przyjął spokojnie wiadomość o zbliżającym się wyjeździe. Zgubił cały swój żal do Oliwii. Tak bardzo wstydził się, że nawet z radością przywitał jej chłód. Dziś Oliwia miała delikatniejszy makijaż. Włożyła lekką czarną suknię wieczorową i złotą biżuterię. Włosy opadające na ramiona były gładkie i błyszczące. Wyglądasz bardzo ładnie, nieporadnie powiedział Hamisz. Pomógł jej włożyć płaszcz. Posłała mu przelotny uśmiech. Zdałam sobie sprawę, że ubieram się zbyt wulgarnie. Peter przyszedł punktualnie i wszyscy razem wyruszyli do nocnego klubu. W klubie było trochę ciemno, na stołach zapalono ozdobne świeczki. Nie wiem, jak można nas tu zobaczyć, szepnął do Petera. Zaraz zacznie się kabaret, uspokajał Peter. Jesteśmy prawie na samym przodzie i będzie nas wyraźnie widać w świetle sceny. Musimy jedynie mieć nadzieję, że mężczyźni z Glasgow mają swoich zmienników. Był z nimi jeden gość, widziałam go w biurze lakiego. To ten, którego nazywam grabarzem, powiedział Hamisz. Na pewno będzie się kręcił w pobliżu. Jeśli nie on sam, to przyśle kogoś. Nagle scena została jasno oświetlona i pojawił się konferencjer. Mówił pośpiesznie po holendersku, potem niemiecku i angielsku. Jako pierwsza miała wystąpić Lola. Była to dama słynąca z piękną międzynarodowej sławie. Widownia zaśmiała się, a Hamisz zachodził w głowę, co było w tym takiego śmiesznego. Wtedy weszła Lola, posągowa blondynka z ogromnym biustem i wyraźnymi kośćmi policzkowymi. Głosem Mareny Dietrich zaczęła śpiewać Falling in Love Again. W końcu Hamisz zauważył, że Lola była mężczyzną. Nadgarstki i kostki zawsze to zdradzały. To mężczyzna, szepnęła Oliwia do Hamisza. Wiem, odpowiedział zdenerwowany, myśląc, że naprawdę musi uważać go za tępego prostaka. A potem przypomniał sobie, że przecież miała powody, żeby mieć go za prostaczka za granicą. Po skończonej piosence scena utonęła w świetle, a Lola zaczęła znowu śpiewać, tym razem I Will Survive. Hamisz ukradkiem rozejrzał się wokół. Kilka stolików za nim siedziała Anna, towarzyszył jej silnie zbudowany biznesmen. Peter podążył za jego wzrokiem. To twoja dzisiejsza dama, uśmiechnął się. Skąd wiesz? Spytał Hamisz, podnosząc głos, żeby mógł go usłyszeć. Peter pochylił się i opowiedział mu o nagraniach z ulicznych kamer. Czuję się jak prawdziwy głupek, sumitował się Hamisz. Ma Alfonsa? Nie, jest taką jakby entuzjastyczną amatorką, ale w każdej chwili ktoś może ją przejąć. Została przymknięta tylko raz. Próbowała poderwać biznesmena w hotelu, no i jego żona zadzwoniła na policję. Tylko dlatego trafia do kartoteki. Rozchmurz się, Hamiszu. Łatwo było się na to nabrać. Oliwia słyszała ich rozmowę i teraz ciekawie przyglądała się Annie. Anna wyglądała tak rześko i zdrowo, jak świeżo wypieczony chleb. Mogłaby z łatwością uchodzić za jej córkę. Nagle zrozumiała, dlaczego Hamisz popełnił taki błąd. Lola zeszła ze sceny w lawinie strusich piór i cekinów. Zastąpił ją iluzjonista. Widownia nie interesowała się tym, co działo się na scenie, i gwar rozmów się nasilał. Nasz amerykański przyjaciel właśnie wszedł. Peter pomachał. Jesteś szczupły mężczyzna w czarnym garniturze, opiera się o filar z tyłu. Rzuć okiem, Hamiszu. Zobacz, czy go rozpoznajesz. Który filar? Gdzie? Z tyłu na lewo od wyjścia. Hamisz obejrzał się i szybko odwrócił wzrok. To grabarz, człowiek lakiego. Zastanawiam się, dlaczego tak staje na widoku. Musi wiedzieć, że go rozpoznam. Prawdopodobnie chcą, żebyś wiedział, iż cię sprawdzają. To dobrze. W drodze do wyjścia zatrzymały się przy kilku stolikach. Z pewnością ci ludzie ze świata narkotyków będą bardzo podejrzliwie patrzeć na każdego, kto rozpycha się łokciami na ich terytorium. Amsterdam to nie jest jej naturalne środowisko. Nie tych, z którymi się spotkasz. Są tutaj, żeby załatwić dostawy. Iluzjonista skończył swoje przedstawienie bez większego aplauzu ze strony publiczności. I jak długo będziemy tu siedzieć? Spytała Oliwia, nie zwracając uwagi na gadaninę konferansjera. Zaczynam się nudzić. Jeszcze tylko chwilę, zapewnił Peter. Jestem głodna, narzekała Oliwia. Nie jadłam kolacji. Ja również nie jadłem lunchu, przypomniał o sobie Hamisz. Nie, ty pożarłeś piękną Annę, zażartował Peter i roześmiał się wesoło. Skończ już z tym, natychmiast, warknęła Oliwia. Pamiętaj, że Hamisz ma udawać mojego męża. Nie lubię wulgarności. W takim razie nie patrz na scenę, powiedział Hamisz. Ale Oliwia spojrzała. Dwóch mężczyzn i kobieta byli zajęci jakimiś skomplikowanymi numerami o seksualnym podtekście. Podoba ci się to? Spytała Hamisza. Nie jestem amatorem taniej sensacji, poinformował Hamisz, odwracając wzrok od sceny. Peter zamówił kolejne drinki. Paraszkujące trio zostało zastąpione przez półnagie tancerki. Hamisz pomalutku sączył drinka. Zaczynał odczuwać działanie szampana napitego
wypitego na pusty żołądek. Chciałabym już iść, oświadczyła Olivia, co z wielką ulgą przyjął Hamish. Wszyscy wstali. Kiedy Hamish miał stolik Anny, spojrzała na niego i posłała mu zadowolony uśmiech. Hamish przeszedł obojętnie. Jest tu ze swoją żoną. Poza tym wystawiła mu rachunek na 50 funtów, którego obecność będzie musiał w jakiś sposób wytłumaczyć w swoich wydatkach. Twarz Anny stężała. Hamish poczuł się jak łajdak. Czy ta niemądra dziewczyna nie zdawała sobie sprawy, że stoi u progu okropnego życia? Peter zatrzymał się przy stole Amerykanów. Przedstawił ich grupce Turków, a potem jakimś Hiszpanom. Dopiero potem poprowadził ich do wyjścia. Nie było śladu grabarza. Wiesz, powiedział Peter na zewnątrz, jak Hiszpanie dostarczają marihuanę do Wielkiej Brytanii? Nie, zaciekawiła się Olivia. Umieszczają żywicę z marihuany w cebulach. Kiedy pracownik urzędu ceł i akce zwiedzi ciężarówkę pełną cebuli, po prostu szukają człowieka z rzutką. Rzutką? Spytał Hamish wzrokiem błądząc w górę i w dół brukowanej uliczki. Człowiek trzymający zwykłą rzutkę, no wiesz, gra w rzutki, tak jak w angielskich pubach. No cóż, po prostu dźga rzutką worki cebuli, aż znajdzie twarde cebule i wtedy wie, że trafił na właściwy worek. Olivia zadrżała. Zjedzmy coś. Zabieram was z powrotem do hotelu. Zapewne bezpiecznie będzie zjeść w pokoju. Ja mam pewien interes do załatwienia. Skinął na taksówkę i poinstruował kierowcę. Hamish spojrzał tęskno na nocne światło Amsterdamu. Szkoda, że musimy zjeść w hotelu. Lepiej rób, co ci każę, fuknęła Olivia. Co za chłodna noc. Hamish zauważył, że jej nastawienie do niego uległo jakby ociepleniu. Kiedy byli już w pokoju, zamówili steki. Olivia włączyła telewizor, zjedli posiłek i wysłuchali wiadomości. Potem obejrzeli amerykański serial komediowy i napili się kawy. Kiedy kładli się do łóżek, panowała między nimi przyjazna atmosfera. Hamish uśmiechnął się w ciemności. Wkrótce będzie po wszystkim. Wkrótce będzie z powrotem na swoim posterunku policji. Kiedy podjechali na parking samochodowy przy lotnisku w Inverness, padał deszcz. Wsiedli do Mercedesa i Hamish ruszył w stronę powrotną do Strainbay. Czekamy do końca tygodnia? Spytał. Sądzę, że powinniśmy przyspieszyć bieg spraw, odpowiedziała Olivia. Pojedziemy zobaczyć się jutro z Lakim i poprosimy go, żeby przekazał Jimiemu, że towar jest już w drodze. Z jakiegoś powodu Hamish nagle skierował swoje myśli ku naczelnemu inspektorowi Blairowi. Zastanawiał się, czy Blair dowiedział się już o tej całej sprawie narkotykowej. Wiedział, że Blair go nienawidzi. Ucieszę się, kiedy to wszystko się skończy, niespodziewanie oświadczyła Olivia. Dlaczego? Nie wiem, mam jakieś złe przeczucia. Sprawy idą odrobinę za łatwo, poza twoją gafą w Amsterdamie. Przepraszam za tamto, westnął smutno. Myślałam, że w końcu mi się udało. Mogłem na sobie nawet wyobrazić jako małżeństwo. Nigdy nie uwierzyłbym, że będę taki naiwny. Gdy patrzę się na prostytutkę w Strainbay, cóż, każda ma praktycznie wypisane na czole, że nią jest. Spotykam dziewczynę moich marzeń, a ona mówi, przed wyjściem zostaw pieniądze na stole. Peter powiedział, że była radosną amatorką, ale nie będzie zbyt długo radosna. Twierdziła, że jest studentką. Studentką czego? Dopytywała się oschle. Sporo tych głupiutkich dziewcząt pozwala się w to wpakować. Często zaczyna się od zwykłej randki ze starszym mężczyzną. On źle rozumie sytuację i płaci. Dziewczyna jest przerażona, a potem żartuje na ten temat z przyjaciółkami, a pieniądze jej się przydają. Kto wie, może Anna była studentką i to jeszcze niedawno. Wydaje się to nieszkodliwym sposobem na dorobienie pieniędzy na boku. Jakiś Alfons zaczyna nadstawiać ucha. Przedstawia się jako John, zapoznaje ją z prochami, uzależnia, a potem wysyła na ulicę. Może z tym skończy. Wątpię. Jesteś aż tak samotny, Hamiszu, że mógłbyś poślubić dziewczynę, którą dopiero co poznałeś? Chyba jestem romantykiem. W takim razie masz złą pracę. Wielu mężczyzn w Glasgow uważa mnie za zimną i szorstką, ale ja odkryłam, że każda oznaka łagodności jest odbierana jako zachęta. Cieszę się, że nie jestem kobietą, podsumował Hamish, pokonując ostry zakręt. Zapanowała między nim przyjazna cisza. Po chwili powiedział. Nie próbowałam się do ciebie dobierać wtedy w hotelu Grand. Naprawdę nie chciałem. Wierzę ci, ale tym razem załatwię nam pokój z osobnymi łóżkami, żeby nie było niezręcznych sytuacji. Mówiłaś, że masz złe przeczucia co do tego zadania, ciągnął Hamish. Wiesz co, nie mogę przestać zamartwiać się faktem, że zbyt wielu ludzi z Komendy Głównej o tym wie. Na pewno tylko główne szychy. Właśnie tych szych się obawiam, pomyślał Hamish.
Nazajutrz na wrzosowisku, wysoko ponad Strabane, Hamish i Olivia spotkali się potajemnie z nadinspektorem Daviotem oraz Kevinem i Barem. Zdecydowaliśmy się na następujący chytry plan, zaczął Daviot. Hamish stłumił jęk. Mamy jacht zarejestrowany na ciebie, Hamishu. To Mary Claire, Catch. Na jej pokładzie znajdzie się zaledwie kilogram heroiny. Powiesz, że to po to, by udowodnić jakość towaru i upewnić się, że miejsce rozładunku jest bezpieczne. Załatwimy, że ta sprawa przejdzie. Potem obiecasz resztę dostawy. Ich czujność zostanie uśpiona. Przy drugiej dostawie uderzymy my. Nie podoba mi się to opóźnienie, mruknął Hamish. Zawsze obawiam się, że im dłużej czekamy, tym większe szanse na to, że dojdzie do przecieku, że to wszystko to podstęp. Co pani sądzi o tym, detektyw Chatter? Spytał Daviot. Jak dla mnie wszystko wygląda w porządku, oceniła Olivia. Skoro tak niewielu ludzi o tym wie, nie widzę powodu, żeby coś miało pójść nie tak. Wpadniemy do Lakiego dziś wieczorem. Kiedy przypłynie pierwszy ładunek? Powiedzmy za 2 dni. To powinno wystarczająco przyspieszyć bieg spraw w Macbecie. Tym razem nie, Hamiszu. Nadinspektor najwyraźniej był rozczarowany tym, że dostrzegł u Hamisza brak entuzjazmu. Dobrze, proszę pana, przytaknęła Olivia. Zrobimy co w naszej mocy. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie ładna, powiedział Hamish. Kto stanie za sterem Ketcha? Funkcjonariusz policji z Inverness. Załoga także składa się z policjantów. Będą uzbrojeni? Spytał Hamish. Daviot spojrzał na niego zniecierpliwiony. Nie będzie takiej potrzeby. Jimmy Wyatt nie będzie się jej spodziewał. Przeciwnie, proszę pana. Sądzę, że każdy baron narkotykowy spodziewa się, że załoga dostarczająca heroinę będzie uzbrojona. Nie mam zaufania do broni, zaznaczył surowo Daviot. Przebiegłość to klucz do sprawy. Po prostu graj swoją rolę, Macbeth, a resztę zostaw detektyw Chatter. Nie będzie to wyglądało dziwacznie, że moja żona też tam będzie? Spytał Hamish. Wymyślisz coś. Denerwował się Daviot. Dlaczego Macbeth nie może wykrzesać z siebie krzty entuzjazmu? Nie można zostawiać w tyle funkcjonariuszki wyższej rangą przy takiej sprawie. Jak brzmiała ta amerykańska sentencja? Pomyślał Hamish. Noc amatorów. To było to. I co robimy, kiedy poznamy miejsce rozładunku? Spytał Hamish. Olivia się z nami skontaktuje. Podczas pierwszej dostawy nasi ludzie będą tylko obserwować. Przy drugiej ich złapiemy. Świetny plan, proszę pana, powiedział Hamish niskim głosem. Cóż, będę się zbierać. Daviot rzucił wystudiowanym spojrzeniem po wrzosowisku. Droga wolna. Hamish obserwował oddalającą się sylwetkę. Teraz wiem, dlaczego tak wielu czołowych policjantów jest masonami, powiedział. Lubią się zgrywać. Okaż odrobinę szacunku, warknęła Olivia. W ogóle mi się to nie podoba, stwierdził. Olivia stłumiła przypływ niepokoju. Przypomniała sobie, że sama na początku uważała całą tę sprawę za trochę chorą. Usłyszeliśmy rozkazy, podsumował. Dziś wieczorem idziemy do Lakiego. Tego wieczoru weszli do Lakiego z obstawą Kevina i Barego. Widzę tam Boba, powiedział Hamish. Ciekawe, dlaczego nie zażądał zapłaty za przedstawienie nas. Zażądał, odpowiedziała Olivia. Kevin zapłacił mu ze wspólnej kasy, kiedy byłeś w środku z Jimmy White'em. Poprosili przy barze Lakiego i po krótkim oczekiwaniu zjawił się grabarz. Podobał ci się Amsterdam? Spytał Hamish. Grabarz uśmiechnął się blado. Zawsze wolimy sprawdzić. Lucky na was czeka. Kiedy weszli do biura, Lucky podniósł się, żeby ich przywitać. Dobrze cię widzieć, Hamish, mój człowieku. Wydaje mi się, że powinniśmy porozmawiać na osobności. Twoja pani i przyjaciele mogą poczekać przy barze. Moja żona jest moim partnerem w interesach, powiedział Hamish. Ona zostaje. Hamish rzucił płaszcz z ramion i usiadł, ale przy tym odsunął szarmancko krzesło Oliwii. Sądzę, że nadszedł czas, żebyśmy udowodnili sobie nawzajem dobrą wolę. Moja łódź dostarczy kilogram heroiny. Ty podasz miejsca, potem sprawdzisz jakość. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, dostarczymy resztę towaru za drugim razem. Masz rację, zgodził się Lucky. Jutro Jimmy przyjedzie z Glasgow. Spotka się tu z nim jutro o tej samej porze. Napijmy się drinka. Ja stawiam. To miło, uśmiechnął się Hamish, a jego akcent stawał się bardziej górski z poddenerwowania. Ale czekają na nas bardzo pilne sprawy. Wstał i zarzucił sobie płaszcz na ramiona. Dobrze, do zobaczenia, powiedział Lucky i zaciekawiony rzucił spojrzenie Oliwii. Gdy byli z powrotem w pokoju hotelowym, Hamish powiedział. Powinnaś była zachować swój wizerunek ladacznicy, Oliwio. Lucky zdziwił się, że jesteś moim partnerem w interesach.
Olivia miała na sobie dopasowany garnitur i stonowany makijaż. Poza tym, ciągnął Hamish, odwrotnie podeszła do swojej roli. Biła od ciebie aura ważnego funkcjonariusza policji, Oliwio. To cud, że nie spojrzał w dół i nie sprawdził, czy nie masz na sobie buciorów od munduru. To ty miałeś wczuć się w rolę? Broniła się Olivia. On ma rację, powiedział Kevin. Sam pomyślałam, że wyglądasz trochę za surowo. Olivia skapitulowała. O, w porządku. Jutro wieczorem bardziej się postaram. Masz ochotę na drinka w barze na dole, Hamishu? Spytał Barry. Tak, chętnie. Muszę zadzwonić w kilka miejsc, oświadczyła Olivia. Idźcie sami. Pierwszy raz widzę szkocką kratę na plastiku. Dziwił się Hamish, siadając na ławeczce w ową kratę. Czy ten hotel nie jest okropny? To całe Strayby jest okropne, podsumował Kevin. Wokół jest taka wspaniała górska okolica, a to miasteczko siedzi po środku jak jakiś wielki brzód. Zamówili whisky. Martwi mnie jedna rzecz, zauważył Barry, pochylając się do przodu. Ten nadinspektor Dawiot jest jak mały chłopiec bawiący się w policjanta i złodziei. Ludzie na łodzi powinni być uzbrojeni. Racja, przyznał Hamish. Nie podoba mi się ten pomysł dwóch dostaw. Możemy ich przeskrzynić za pierwszym razem, szybciej i bezpieczniej. Olivia nie jest głupia. Dlaczego się nie sprzeciwiła? Ponieważ dotarła tam, gdzie dziś jest, wyjaśnił Kevin. Dzięki temu, że zgadzała się ze wszystkim, co wyżsi rangą mówili albo kazali jej robić. Już wcześniej pakowała się przez to w niebezpieczne sytuacje. Wie, że jeżeli zacznie wbijać szpile w plan Dawiota, to on zgłosi, że współpraca z nią jest trudna. Hamish rozejrzał się po barze. Miał ciemne okulary na wypadek, gdyby zobaczył znajomą twarz, ale w środku było tylko kilka osób. Rozmawiał jeszcze z Kevinem i Barrym jakąś godzinę, a potem wyszli wszyscy i poszli na górę, każdy do swojego pokoju. Nie spieszyłeś się, rzekła Olivia, kiedy wszedł do środka. I śmierdzisz whisky. Mam nadzieję, że nie jesteś pijany. Wypiłem tylko kilka drinków, zaprotestował Hamish. Potrafię trzymać jednego drinka w dłoniach naprawdę długo. Dlaczego to zawsze jest tylko kilka? To charakterystyczne jest dla pijaka, Hamishu. Hamish powstrzymał się, nie westchnął. Oziębła Olivia wróciła. Prawda była taka, że Olivia denerwowała się równie mocno, co Hamish nadchodzącą operacją, ale nie mogła mu się zwierzyć. Zaszła tak wysoko, nigdy nie krytykując funkcjonariusza wyższego rangą. Mam tylko drobną sugestię, niepewnie powiedział Hamish. Jaką? Nie podobało mi się spojrzenie Lakiego, kiedy powiedziałam, że jesteś moim partnerem w interesach. Będziemy musieli wyglądać na zakochanych. Dlaczego? Cóż, wiesz chyba, że mężczyzna, który jest zadłużony w swojej żonie, zabrałby ją ze sobą wszędzie. Usiadła marszcząc brwi. W porządku, spróbujmy. Wiesz, jak to jest być zakochanym, Olivio? Ku jego zaskoczeniu Olivia zaczerwieniła się. Pilnuj swojego nosa. Przepraszam. Posłuchaj, będziemy tutaj jutro siedzieć zamknięci. Czy możemy gdzieś wyjść? Gdzie? Gdziekolwiek. Moglibyśmy urządzić piknik. W prognozie pogody zapowiadali, że będzie ładnie, a nie będzie już zbyt wielu ładnych dni. Zima przychodzi tu szybko. Spytam jutro Dawiota. Nie widzę powodu, dlaczego mielibyśmy tu siedzieć. Hamish rozchmurzył się. Kupię coś na jutrzejszy piknik. Nie, nic nie kupisz, zaprotestowała ostro. Baronowie narkotykowi nie robią zakupów na piknik. Wyślemy Kevina i Barego. Chociaż nie sądzę, żebyśmy musieli ich ze sobą zabierać. Nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo. Jeszcze nie, powiedział Hamish, ale ona podniosła się i włączyła telewizor, nic nie usłyszawszy. Nazajutrz wyruszyli z koszykiem pełnym przysmaków na tylnym siedzeniu. Kevin zrobił zakupy w jakimś ekskluzywnym sklepie w Strainbay. Gdzie jedziemy? Spytała Olivia. Słońce odbijało się w rozbitej szybie jednego z wielu okropnych wieżowców w Strainbay. Wodospady Bredzi. To piękne miejsce. Nie będzie tam tłumu turystów? Jest już na to za późno. Wodospady Bredzi, gdzie z ogromnej wysokości złocista woda z torfowych spadała z hukiem. Tęcze mieniły się w mgiełce. Już u gnoce paprocie porastały strome brzegi rzeki Bredzi. Po obu stronach stały wdzięczne jarzębiny, ciężkie od ciemnoczerwonych owoców. Czy jest tu jakieś płaskie miejsce? Spytała Olivia. Tam, powiedział Hamish, wskazując kamień pośrodku rzeki nad wodospadem, pod wodospadem. I jak się tam dostaniemy? Po drodze są kamienie, po których możemy przejść. Zostawię tu samochód i zaniesiemy koszyk na dół, w stronę rzeki. Na Boga, co Kevin nakupił? Jęknęła Olivia, kiedy ruszyli w drogę, niosąc pomiędzy sobą ciężki koszyk. Połowę sklepu? Kiedy dotarli na brzeg rzeki, zauważyła, że była tam niewielka droga z kamieni prowadząca do płaskiego głazu.
Ostrożnie przeszli i usiedli na nim z koszykiem po środku. Olivia uniosła przykrycie. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Dobry Boże, co za strata policyjnych pieniędzy. Znajdowały się tam cietrzew na zimno, pasztet, bułeczki i masło, sałatka, różne sery, ciasto czekoladowe i pośród wielu innych przysmaków butelka szampana z dobrego rocznika. Wydaje mi się, że Kevin próbował po prostu podtrzymać nasz wizerunek bogaczy, skwitował Hamish. Zobaczmy, czy zapakował również kieliszki, które by nam się przydały? Nie zapakował. Co za człowiek. Będziemy musieli pić z butelki. Ty nie, ty prowadzisz. Wypiję łyk. Och, popatrz, jest termos z kawą i papierowe kubeczki. Możemy wykorzystać te kubeczki. Tu jest niesamowicie pięknie, oświadczyła Olivia, rozglądając się wokół siebie. Zaczynam rozumieć, dlaczego tak bardzo kochasz to miejsce. Pamiętał o talerzach i sztućcach. Hamish przetrząsał dalej koszyk. Chcesz, żebym ci nałożył? Nie, ja to zrobię. Nie jestem feministką. Olivia była ubrana w spodnie, błękitno-niebieski sweterek z owczej wełny włożony na niebieską jedwabną bluzkę. Hamish miał na sobie drogą koszulę sportową i markowe spodnie. Ciekaw jestem, co stanie się z tymi wszystkimi ubraniami, kiedy je zwrócę. Zastanawiał się, obserwując, jak Olivia układa plasterki pasztetu, tost i odrobinę masła na dwóch talerzach. Zapewne wrócą do jakiejś policyjnej garderoby. Otwórz szampana. Nie musimy pić z kieliszków. Równie dobrze mogą to być papierowe kubeczki. Hamish napełnił dwa kubeczki i ostrożnie umieścił butelkę w płytkiej wodzie, która łagodnie opływała kamień. Nie mogę uwierzyć, że jest tak ciepło, stwierdziła Olivia. Bo tutaj jest czyste powietrze, odpowiedział Hamish. Nic nie blokuje promieni słońca. Mimo to będzie zimna noc z ostrym mrozem. To mówi prawdziwy krajan. Co się stało? Hamish nagle znieruchomiał. Chyba nie jesteśmy sami. Nie oglądaj się. Skąd wiesz? Mam przeczucie. No, pewnie turyści. Niecierpliwiła się Olivia. Teraz zaczniemy flirtować, zaproponował Hamish. Głos się dobrze niesie. Jeszcze trochę szampana, kochanie? Spytał głośno i wyraźnie. Ściszył głos. I przestań tak podejrzliwie patrzeć. Nie zamierzam cię podrywać. Bardzo proszę, odpowiedziała głośno Olivia. Jeśli skończyłeś swój pasztet, zajmiemy się cietrzewie. Hamish uśmiechnął się do niej i rozejrzał się jakby od niechcenia wokoło. Miał sokoli wzrok, więc dostrzegł błysk światła na lewym brzegu. Ktoś obserwuje nas przez lornetkę. Pocałuję cię. Czy to konieczne? Żonaci mężczyźni nie całują swoich żon w miejscu publicznym. Zadłużeni mężczyźni to robią. Pochyl się i nadstaw usta. Olivia pochyliła się. Jego pocałunek był ciepły, delikatny i dziwnie przyjemny. Przesunął się na kamieniu, wziął ją w ramiona. Nie zagalopuj się, szepnęła. Staram się. Pocałował ją ponownie. Rozluźniła się i poddała. Zaczęła odwzajemniać jego pocałunki, czując się ciepło i leniwie w promieniach słońca. Aż oboje zapomnieli o obserwatorze. Oboje zamknęli się w swoim małym świecie, odległym od narkotyków i niebezpieczeństwa. Pierwszy opanował się Hamish. Spojrzał pośpiesznie na wzgórze. Nie było widać błysku lornetki, ale przez ścianę jarzębin dostrzegł kątem oka odjeżdżający czarny samochód. Chciałby dalej ją całować, ale przeczuwał, że zmysłowa przyjemność płynąca z dotyku jej ust i jej ciała tak blisko niego powoli zamieni się w pożądanie. Nasz obserwator zniknął, Olivio, szepnął. Możemy wrócić do jedzenia. Odsunęła się od niego i pochyliła głowę nad koszykiem. Jej policzki były zaróżowione, starała się opanować przyspieszony oddech. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, Hamishu, iż to było jedynie w ramach obowiązku. To był przyjemny obowiązek, proszę pani. Lubisz cietrzewie? Opowiem ci o słynnym polowaniu na cietrzewie, podczas którego dwóch mężczyzn konkurowało o to, kto szybciej dowiezie pierwszego złapanego w sezonie cietrzewia do Londynu i o tym, jak to doprowadziło do morderstwa. Olivia słuchała, wdzięczna Hamishowi, że z taką łatwością przeszedł do porządku dziennego nad czymś, co mogło okazać się niezręczną sytuacją. Kiedy skończył swoją opowieść, wręczyła mu talerz z cietrzewem i spytała. Jak sądzisz, kto nas obserwował? Prawdopodobnie grabarz albo jeden z pachołków Jimmy'ego White'a. Nie podoba mi się to. Są za bardzo podejrzliwi. Wciąż jesteśmy dla nich zagadką, stwierdził Hamish. Porozmawiajmy o czymś innym. Na przykład? Kiedy spytałam cię o to, czy byłaś zakochana, ofuknęłaś mnie. Dlaczego? Powiem ci dlaczego. Jeśli tylko obiecasz, że nie opowiesz swoim kolegom o pieszczotach z przełożoną. Skosztowała cietrzewia i zaczęła. Byłam posterunkową, młodą, ambitną. On moim przełożonym. Nazywał się Fergus Shane. Wydawał mi się przystojny i mądry.
Z początku się w nim podkochiwałam, nic więcej. Wiesz, to było jak szkolne zauroczenie. Pewnego wieczoru pracowałam do późna nad jakąś tam sprawą i kończyłam już spisywanie raportu. Nagle patrzę, wchodzi on. Spytał mnie, czy coś już zjadłam. Kiedy odpowiedziałam, że nie miałam czasu, wziął mnie na kolację. Na pierwszym spotkaniu przyznał, że jest żonaty. To ostudziło mój zapał. Od tamtego czasu minęło kilka tygodni, znów pracowałam do późna. On znów zaprosił mnie na kolację. Powiedział, że jego żona wyjechała odwiedzić siostrę w Elgin. Sądziłam, że to jedynie przyjacielskie zaproszenie. Słońce zaszło za chmurę i w powietrzu zagościł niespodziewany chłód. Zadrżała i opięła kolana. Mówił, że się rozwodzi. Nie było dzieci i nic go nie trzymało. A potem powiedział, że się we mnie zakochał, a ja mu uwierzyłam. Pod koniec tamtej kolacji byłam już zakochana po uszy. Zaczęliśmy sekretny romans. Chciał, żeby trzymać nasze spotkania w tajemnicy, dopóki rozwód nie dojdzie do skutku. Pewnego razu wróciłam na posterunek późnym wieczorem. Chciałam skończyć pisać raport w sprawie, która zresztą nie wypaliła. Miałam nie wracać, ale pomyślałam, że będę miała już to z głowy. Zobaczyłam światło przez matowe szkło w drzwiach jego pokoju i serce zabiło mi mocniej. Potem usłyszałam męski śmiech. Zawahałam się przed wejściem, zastanawiając się, kto z nim był i czy powinnam wejść do środka. Wtedy usłyszałam, jak ten mężczyzna mówi: jaka jest nasza Oliwia w łóżku, Fergusie? A potem usłyszałam wyraźnie głos mojego ukochanego. O, to gorąca sztuka, trochę naiwna, spor krzyczy. Fergus, och, Fergus i tym podobne. Zamilkła, wpatrując się w rwącą rzekę. Co zrobiłaś? Spytał Hamish. Wróciłam do domu. Myślałam, że umrę ze wstydu, ale chciałam się zemścić. Nie mogłam złożyć na niego raportu. Oczywiście, że nie mogłam tego zrobić. W końcu dobrze wiedziałam, w co się pakuję i w tej sytuacji to ja straciłabym pracę. Wszyscy mężczyźni stanęliby po jego stronie. Potem pomyślałam, że jeśli mnie tak potraktował, zrobi to też z inną. Najpierw go rzuciłam. Powiedziałam, że spotykam się z kimś innym. Miałam potem paskudny okres w moim życiu. Dostawałam mnóstwo beznadziejnych spraw, ale czekałam i obserwowałam. Sekretarka przełożonego przeszła na emeryturę i przyjęto nową, bardzo piękną dziewczynę z tych twardych, odrobiną jęzowatych. Zobaczyłam, że Fergus zaczyna się kręcić przy niej. Obserwowałam i czekałam. Zaczęłam ich śledzić. Wziąłam ze sobą aparat fotograficzny. Zrobiłam im zdjęcia w restauracji. Kiedy pojechali na jeden dzień do Rosley, zrobiłam wspaniałe ujęcia, jak całują się na plaży. Wysłałam zdjęcia jego żonie oraz nadinspektorowi. Co się z nim stało? Nic by się nie stało na gruncie zawodowym, jak przypuszczam, poza tym, że sekretarka powiedziała nadinspektorowi, że Fergus nie uprzedził jej, że jest żonaty i obiecał się z nią ożenić. Dał jej nawet pierścionek. Potem przyjechała żona, wrzeszcząc w niebo głosy. Został zdegradowany i przeniesiony na niewielki posterunek. Wystąpił z policyjnych służb i jest teraz, jak mniemam, szefem ochrony w dużych zakładach chemicznych. Nie jestem dumna z tego, co zrobiłam. Od tamtego czasu nie byłam z mężczyzną. To cud, że sama nie wystąpiłaś z policji, stwierdził Hamish. Rzuciłam się w wir pracy. Zdobyłam reputację twardej kobiety. Boże, nie wiem, dlaczego ci to wszystko powiedziałam. Napij się szampana. Sam też nie miałam szczęścia w miłości. Czuł, że jak jedna strona okazała zaufanie, to druga strona też powinna. Hamish napełnił jej kubeczek, a potem opowiedział o zerwanym związku z Priscillą Halbotton-Smythe. Tak naprawdę to nigdy nie miałem szczęścia do kobiet, zauważył smutno. Sprawa z Anną w Amsterdamie została jak zwykle spartaczona. Robi się zimno. Chyba powinniśmy już iść. Kiedy tego wieczora weszli do Lakiego, Kevin szepnął do Barry'ego. Coś się pomiędzy nimi kroi. Gestem wskazał na Oliwię i Hamisha. O to chodzi. Hamish mówił mi, że zmieniają koncepcję. Teraz udają, że szaleją za sobą, wymabrotał Barry. Inaczej Jimmy będzie się podejrzliwie dziwił, że razem chodzą na przerzut. Jeśli chcesz znać moje zdanie, to dobrze grają, stwierdził Kevin, torując sobie drogę. Po raz kolejny znaleźli się w biurze Lakiego. Cześć, Hamishu, krzyknął Jimmy White. Domyślam się, że znasz zasady. Najpierw musimy sprawdzić towar. Tak, przekonacie się, że z pierwszej klasy. Ja też chcę się upewnić, że nie zamierzacie mi wykiwać, zadrżył Hamish, ramieniem obejmując Oliwię. O, daj spokój, człowieku, to są sami przyjaciele. Jeśli sprawy tak się mają, to możesz powiedzieć temu dryblasowi, Hamish wskazał na grabarza, żeby przestał mnie śledzić. To nie mój człowiek. Jest od Lakiego. Podejrzewa nawet własną matkę. Przejdźmy do rzeczy. Jeden z ludzi Jimmy'ego rozpostarł rządową mapę. Chcemy dostarczyć towar tutaj za 2 dni. Dasz radę? Hamish spojrzał na mapę. Ze wszystkich cholernych miejsc akurat to, pomyślał. Love Dream. Dlaczego tam?
Jeden z naszych wywiadowców stwierdził, że to świetne miejsce na rozładunek. Nie korzystaliśmy z niego wcześniej. Twoi ludzie przyniosą towar na brzeg w tym miejscu. Wycelował w skalisty cypel naprzeciw jaskini, gdzie Jock ukrył swego potwora. Ale żeby się tam dostać, będziecie musieli przejść przez wioskę Dream, zauważył Hamish. I uwierzcie mi, miejscowie natychmiast dowiedzą się, że tam jesteście. Nie dowiedzą się. Przypłyniecie moją łódką i wypłyniemy ją w morze. W takim razie dlaczego nie wypłynąć moją łódką i odebrać towar na morzu? Negocjował Hamish. W ten sposób możemy zostać schwytani przez urząd Cei Access. Moja łódka podrzuci nas tam godzinę przed spotkaniem. Zakładam, że twoi ludzie dobrze ukryją towar. No wiesz, jeśli urząd będzie się kręcić w pobliżu, jedna łódź ich nie zaniepokoi, ale dwie mogą wzbudzić podejrzenia. Mam nadzieję, że Jock przestał pogrywać ze swoim potworem, pomyślał Hamish. No jak? Spytał twardo Jimmy. Zdołasz dostarczyć ten towar za 2 dni? To będzie w poniedziałek o 2 w nocy. Hamish szybko kalkulował. Był pewien, że do tej operacji Ketch będzie potrzebował silnika o dużej mocy. Umowa stoi, powiedział wyciągając dłoń. Jimmy uścisnął ją, a potem przytrzymał rękę Hamisha i wymownie spojrzał na zrogowacenia, których Hamish nabawił się pracując w swoim gospodarstwie. Odsiadywałeś wyrok? Spytał. W Ameryce Południowej, krótko odpowiedział Hamish, cofając dłoń. Wykupiłem się. W porządku, napijmy się drinka, zaproponował Jimmy. Na szczęście dla Hamisha Jimmy wolał raczej przechwalać się niż słuchać. Opowiadał o interesach narkotykowych i kontaktach. Hamish odetchnął z ulgą. Jimmy mu ufał. Ale naprawdę odetchnął dopiero wtedy, gdy wyszli i wrócili do hotelu. Trzeba wszystko spisać, póki jeszcze pamiętamy. Kevin wyglądał na zaniepokojonego. Wszystkie te nazwiska, wszystkie te dane informatorów świata narkotykowego, dużo tego. Oliver roześmiała się i rozpiała bluzkę. Pod spodem miała skąpy koronkowy biustonosz, a w dekolcie był ukryty mały czarny dyktafon. Nagrałam każde słowo. Wspaniale, proszę pani. Uciął Hamish, gdy Kevin i Barry wytrzeszli oczy. Sądzę, że możesz się już ubrać. Olivia zarumieniła się lekko i prędko zapiała bluzkę. Najpierw to przesłucham, a potem zadzwonię do Dawiota, oznajmiła. Poszła do sypialni. Coś jest między wami? Spytał Kevin. Olivia przycisnęła ucho do drzwi. Nie bądź głupi, wyraźnie usłyszał. Ona jest bardzo dobrym funkcjonariuszem, a ja traktuję ją jako dobrego partnera. Z takimi cyckami! Wykrzyknął Kevin. Ty też po prostu zapomnij, że to kobieta, warknął Hamish. Olivia odsunęła się, wdzięczna Hamishowi za to, że przemilczał ich popołudniowe spotkanie na kamieniu. Zadzwoniła do Dawiota. Tej nocy Hamish długo nie mógł zasnąć. Nie dlatego, że Olivia leżała w łóżku obok, ale martwił się Jockiem Kennedym i jego potworem. Jednak Jock wiedział, że jeszcze jedno pojawienie się jego gumowej bestii ściągnąłoby mu Hamisha na głowę. Tyle problemów, pomyślał Hamish. Jimmy obiecał, że odbierze jej z hotelu w niedzielę wieczorem. Do tego czasu nic nie może zrobić, jedynie czekać i zamartwiać się. Hamish i Olivia większość czasu spędzali w hotelowym pokoju. Kevin kupił im skrable, więc grali, oglądali telewizję i czytali. Wydawało się, że do niedzieli jest jeszcze sporo czasu, ale wszystkie te dni niespodziewanie szybko minęły. Zjawił się człowiek Jimmy'ego, żeby zabrać ich na łódź. Stało w zanieczyszczonym olejem porcie z Strabane, gdzie nawet mewy wyglądały na brudne. Jimmy czekał na nich w kabinie. Wszyscy usiedli wokół stołu. Nie byli zbyt rozmowni. Dobili do brzegu na zakolu jeziora Dream. Teraz musimy zaczekać, powiedział Hamish. W ciemności patrzył w kierunku jaskini. Nie dobiegał stamtąd żaden dźwięk i nie było znaku życia. Noc była zimna i spokojna. Nie sądził, że godzina może wlać się tak powoli. W końcu usłyszeli cichy odgłos silnika. To powinno być to, luźno rzucił, starając się swobodnym zachowaniem maskować przyspieszone bicie serca. Dźwięk silnika nasilał się, a potem ucichł zupełnie. Zapadła cisza, poza chlupoczącymi falami nic nie było słychać. Teraz usłyszeli skrzypienie wioseł w dulkach. Hamish wyjął latarkę i poświecił w tym kierunku. W odpowiedzi zobaczyli błysk. Po dłuższej chwili w świetle gwiazd ledwie dostrzegli łódkę, w której wiosłowali dwaj mężczyźni. Hamish wyszedł im na spotkanie. Jakieś kłopoty? Spytał. Żadnych kłopotów, proszę pana. Hamish zaklął pod nosem. To odezwanie, proszę pana, było cholernie zbyt grzeczne i oficjalne. Mężczyzna stojący na chwiejnej łódce trzymał paczkę zawiniętą w sztormiak. Chwycił ją szybko. Odpływajcie stąd szybko, rozkazał. Nie chcę, żebyście się tu kręcili. Dobrze, proszę pana. Cholera, to cud, że nie salutował, pomyślał wściekły Hamish.
Podszedł do Jimmy'ego. To pierwsza partia. Przynieś tu latarkę. Jimmy rzucił polecenie jednemu ze swoich ludzi. Wyjął z kieszeni groźnie wyglądający nóż, rościł pakunek i spojrzał na paczuszki folii. Ta, to wystarczy, Hamishu. Teraz poczekajmy chwilę, aż wrócą moi ludzie. Jeśli jesteś usatysfakcjonowany, powiedział Hamish, możemy dostarczyć ci resztę towaru, powiedzmy za 2 dni. Dobrze, również załatwimy to tutaj. Powiedzmy w środę w nocy. Odbiorę was tak samo jak dzisiaj wieczorem. Wiesz, o czym prawie zapomniałem? Zapytał Hamish, kiedy już byli z powrotem w pokoju hotelowym. O osobie, której śmierć to wszystko zaczęła. O Tomim Jarrecie. Bez wątpienia jego rodzice próbowali się ze mną skontaktować. Musieli pomyśleć, że zapomniałem o całej sprawie. Gdy złapiemy tych bandziorów, wyciągniemy z Luckiego wszystko. Sądzę, że człowiek taki jak Lucky nie będzie chciał współpracować. W każdym razie doprowadziliśmy to do końca. Jeśli chcesz, załatwię parę dni wolnego i razem spróbujemy, czy uda nam się dowiedzieć czegoś więcej o śmierci chłopaka. Pójdę się położyć. To był męczący wieczór. Hamish czekał, aż skorzysta z łazienki. Potem przygotował sobie gorącą kąpiel. Włożył jedwabną piżamę, którą miał dzięki uprzejmości policji i poszedł do sypialni. Po ciemku położył się do swojego łóżka. Pomyślał, że jest tak zmęczony, że powinien zaraz zasnąć, ale nękało go nieustające poddenerwowanie, jakiś dziwny, nieokreślony strach. Hamishu, usłyszał w ciemności miły głos Oliwii. Tak? Nie mogę zasnąć, martwię się. Ja też. Hamishu. Tak? Gdybyś tu przyszedł, to moglibyśmy pomartwić się razem. Dobrze, proszę pani. To był pierwszy raz, kiedy z takim entuzjazmem wypełniał polecenie przełożonego. Nadinspektor Dawiot niestety nie odróżniał posłuszeństwa od płaszczenia się. Wysoce sobie cenił Blaira, ponieważ ten zawsze się podlizywał. Pokusa, żeby pochwalić się ostatnią operacją zakończoną powodzeniem, była zbyt wielka. Wezwał do siebie Blaira. Idzie nam świetnie, chwalił się Dawiot, zacierając ręce. Po prostu świetnie. Jakie są najświeższe wieści, proszę pana? Dawiot opowiedział mu o sukcesie pierwszej dostawy narkotyków. Teraz wszyscy musi mieć nadzieję, że drugie spotkanie przebiegnie równie sprawnie i wtedy ich mamy. Detektyw Chatter spisał się znakomicie. Kiedy poszli do Luckiego i Jimmy White chwalił się swoimi kontaktami, nagrała każde słowo. Przydałby nam się ktoś taki bystry. Nie mamy tu ani jednej kobiety detektywa, a to źle. Musimy poprawić nasz wizerunek. No, sądzę, że powodzenie całej sprawy zależy od pańskiego skrupulatnego planu, proszę pana, schlebiał Blay. No cóż, muszę się przyznać, że maczałem w tym palce. Ale oddajmy zasługi temu, komu się należą. Myślę, że wiele zawdzięczamy Hamishowi Macbethowi. Gnił w tej swojej wiosce zbyt długo. Drinka? Bardzo chętnie, proszę pana. Whisky, tylko kropelkę. Myśli Blaira się kotłowały. To było okropne. Przeniesienie Hamisha Macbetha do Strainbane było wystarczająco dobijające, ale kobieta równa stopnie nie do zaakceptowania. Kobiety powinny siedzieć w domu, w kuchni, gdzie jest ich miejsce. Mówi pan, dopytywał się Blair, biorąc podaną mu whisky, że ostateczna operacja jest w środę, o 2 w nocy, w zatoczce jeziora Dream. Tak, a potem zaczynamy masową obławę na pozostałych przestępców. Dzięki detektyw Chatter mamy wszystkie nazwiska. Blair wrócił do swojego pokoju. Usiadł przy biurku i rozmyślał. Potem wziął książkę informatorów, albo kapusiów, jak ich nazywano, i przesuwał palcem w dół listy. Podniósł słuchawkę telefonu. Kalum, szepnął, tu Blair. Spotkamy się w barze, rybak, przy dokach. Możesz tam być za godzinę? Masz okazję zarobienia sporych pieniędzy. Wysłuchał krótkiej odpowiedzi. Do zobaczenia na miejscu. Nie zawiedź mnie. Bar Rybak powstał w czasach, kiedy port w Strainbane pełen był statków rybackich. Jednak zbyt intensywne połowy i limity ustalone przez Unię Europejską sparaliżowały przemysł rybołówczy. Port był prawie pusty, nie licząc kilku zardzewiałych kadłubów łódek. Bar Rybak składał się z jednego małego śmierdzącego pomieszczenia. Nikotyna z milionów papierosów przebarwiona żółto niegdyś białe ściany. W kącie stała zabytkowa szafa grająca, wciąż zawierająca stos nagań z lat 60. Niedokładnie nie pamiętał, kiedy ostatnio ją uruchamiano. W telewizorze powieszonym nad barem transmitowano ostatnie wyścigi konne z Ayr i Cheltenham. Lokal ten to ulubione miejsce spotkań pomniejszych rzezimieszków. Kalum, kapuś, był mężczyzną o wzroście krasnala. Jego starannie zaczesane rzadkie włosy miały przykrywać łysinę. Nosił okulary i palił jak smok. Jego informacje były zwykle tak mało znaczące jak złoczyńcy, którzy spotykali się tu w barze. Drobni złodzieje, ludzie, którzy hodowali i sprzedawali marihuanę, włamywacze do sklepów i magazynów.
podsuwał te smakowite kąski Blairowi, który od czasu do czasu płacił mu dychem za informację. Blair wszedł do środka, dosiadł się do stolika, przy którym czekał już na niego Callum. Dziwię się, że wybrałeś to miejsce, zagadnął Callum. Nikt mnie tu nie zna, odparł Blair. Tak, ale śmierć gliniarze, kulił się Callum, obserwując kilku mężczyzn dopijających pośpiesznie drinki kierujących się do wyjścia. W porządku, przejdźmy się. Callum wyglądał na rozczarowanego. Miał wielką ochotę na drinka, ale nie zamówił niczego, oczekując, że Blair coś mu postawi. Wyszli na zewnątrz. Dzień był chłodny i jasny. Mewy pikowały ponad jej głowami. Plastikowe kubeczki, opakowania po hamburgerach i inne odpadki kołysały się na powierzchni brudnej wody. – Więc co cię sprowadza? – spytał Callum. – Duże pieniądze. – Jak duże? – Bardzo duże. Dam ci informację, którą sprzedasz. Kiedy Callum wchodził do haśliwej dyskoteki Lakiego, serce mu mocno biło. Ile powinien zażądać za taką informację? 1000? Podszedł do baru. Barman spojrzał niechętnie. Czego chcesz, staruszku? Nie taki znowu staruszku, gościu, obruszył się Callum. Przyszedłem zobaczyć się z Lakim. Ach tak, jaką masz sprawę? Mam dla niego informację. Spływaj stąd, jest zajęty. W porządku, powiedz mu, że odwiedzę go w więzieniu. Callum wykrzyczał ostatnie słowo tak, by zostało usłyszane przez innych. Zaczekaj tu, warknął barman. Callum odwrócił się i obserwował wirujące pary. Jak można było czerpać przyjemność z takiego tańca? Bijące światła stroboskopów raziły w oczy, a muzyka raniła uszy. Do tego nie było w tym żadnej cholernej melodii. Barman wrócił. Chodź ze mną. Zaprowadził Callumna do biura Lakiego. Laki był sam. Callum rzucił tętne spojrzenie w stronę baru w rogu. Laki siedział za biurkiem. Nie zaproponował, żeby Callum usiadł. Co to za informacja? Spytał sucho. Nie powiem ani słowa, dopóki nie zobaczę Jimmy'ego White'a i nie odbiorę zapłaty. Laki pochylił się. Nic mi nie mówi nazwisko Jimmy White. Wynoś się stąd. Wplątał się w policyjny przekręt, powiedział nadąsany Callum. Jimmy przyglądał mu się badawczo, a potem uśmiechnął się. Usiądź proszę, jak się nazywasz? Callum. I jaki Callum? Po prostu Callum. Drinka? Tak, whisky. Laki podniósł słuchawkę telefonu i odwracając się do Callumna coś szepnął. Odłożył słuchawkę, podszedł do baru i nalał sporą szklankę whisky dla Callumna. Zdrówko! Callum chwycił drinka i nie czekając wypił. Laki skinął i zapytał. Ile chcesz za tę informację? 1000 funtów! Pewnym głosem powiedział Callum. Cóż, zobaczymy. Drzwi otworzyły się, do środka wszedł grabarz. Już idzie, powiedział krótko. Usiadł na krześle pod ścianą. Wyjął groźnie wyglądający nóż i zaczął czyścić sobie paznokcie. Myślałem, że robią to tylko w filmach, zauważył nerwowo Callum. Obaj mężczyźni nie odezwali się, po prostu spokojnie wpatrywali się w Calluma. Piękna pogoda, zagadnął Callum. Nic, po prostu się w niego wpatrywali. Callum czuł pot występujący mu na czoło. Zaczął już w myślach przeklinać Blaira. Miał przeczucie, że to wszystko było niebezpieczne i zbyt poważne dla przestępcy takiego kalibru jak on. Drzwi otworzyły się, do środka wszedł Jimmy White. Callum od razu wiedział, że to musi być ważna osoba. Wywnioskował to po kosztownym ubraniu i dwóch brutalnie wyglądających osiłkach, którzy weszli za nim. Jimmy White przysunął krzesło i usiadł obok Calluma. Mów. To ważna informacja, odważnie zaczął Callum. Chcę za nią 1000 funtów. Dostaniesz, a teraz mów. Najpierw chciałbym zobaczyć pieniądze, zwlekał Callum przerażony, ale zdeterminowany. Masz słowo Jimmy'ego White'a. Czy to ci nie wystarczy? Callum ustąpił. Teraz chciał jedynie wydostać się z tego okropnego miejsca. Chociaż ściany wyłożono materiałem dźwiękochłonnym, rytm muzyki disco przenikał do środka niczym bicie jego serca. Chodzi o to, zaczął niepewnie, że prowadzisz interes z człowiekiem, który mówi, że nazywa się Hamish George oraz z jego żoną. I? To Hamish Macbeth, gliniarz z Lodiup, a ta jego niby żona to detektyw z Glasgow. Heroina, którą dostaliście, pochodzi z łupu, który policja przechwyciła w Glasgow. Przy następnym przerzucie policja będzie na was czekać. Kto ci to powiedział? Miałem to od kogoś z najwyższego szczebla policji, ale nie mogą ujawnić źródła. A teraz co z pieniędzmi? Jimmy White zwrócił się do jednego ze swoich goryli. Machnął ręką w powietrzu. Zapłać mu. Callum rozluźnił się i chwycił whisky. Jeden z osiłków wyszedł naprzeciw i sprawnie zaciągnął drut wokół chudej szyi Calluma i zaraz zacisnął go mocno. Reszta obserwowała, jak Callum miotał się i wierzgał, aż w końcu znieruchomiał. Jego martwe ciało osunęło się na podłogę. – Rzućcie to w porcie – zadysponował Jimmy. – Lepiej się zmywaj – radził Lucky. – Najpierw sprzątnę Hamisha Macbetha –
oświadczył Jimmy. Ten drań zapłaci za to życiem.